Kłaniam się nisko, moi drodzy. Jarek na emigracji. Witam was serdecznie z mojego pseudo warsztatu. Zobaczcie, kipisz niesamowity. Takie ja mam szczęście. Chcę sobie wyjechać. Jednak nie jest moim przeznaczeniem rozwozić paczek, żeby się tam marnować. Przestały mi działać światła, ale już naprawiłem to. Działają. Nawet nabyłem drogą kupna żarówki kiedyś dwie. Tu jest reszta tego badziewia. Do serwisu z tym nie chce mi się jechać, bo będę długo czekał, a ja potrzebuję na już. Mój drogi widzu, mój motorek działa. Wszystko jest ok, trzeba złożyć. Ale nie jest ok z jedną rzeczą. Nie jest ok z jedną rzeczą, którą wam pokażę. Z tym oto schowkiem. Chciałem go otwierać, to naciskałem tutaj, ale guzik jakby się wcisnął, przestał działać, coś tam się zadziało, coś tam w środku pewnie pękło. No ale też mogę zrobić tak. O Jezu! Dzisiaj odcinek. O, klikam tutaj. Tutaj jest taka zapadka i się ją pociąga i się otwiera. Cyk, nie? I to jest, bo takie będzie upierdliwe trochę. Ale cóż, trzeba będzie sobie jakoś radzić. Ja wiecie, mechanik, piekarz, murarz, tynkarz, akrobata. Nic prostszego, moi drodzy, sprawdziłem sobie wszystko na YouTube, jak to zrobić. No i rozkręciłem sobie ten przód. Na spokojnie sobie czekam. A czekam na światła. Światła, co ja pierdzielę. Czekam na USB. USB, wywiercę sobie tutaj takie dziursko, no i USB sobie wstrzelę, gdzieś tutaj się podeptę pod plus i minus i będzie gicior, pod światła mogę się podpiąć, zobaczymy jak to będzie działało, mój drogi widzu. Włamania są na osiedlu. Włamania na osiedlu, czekajcie, przesunę tego wariata. Włamują się do chałup. Trzy chaty tam obok już opędzlowane. Z wszystkiego praktycznie. Meble wynosili w biały dzień. Nie wiem jak to jest możliwe, no ale możliwe. Wynosili meble w biały dzień. Dacie wiarę? Dacie wiarę? Sorry, że za takie tutaj. O. No i ludzie lubią oczywiście przez płot sobie rzucić. O! Tyskie ktoś pił. Lubią sobie rzucić przez płot i wyrzucić śmieci. Pyk. No a ja czekam za tym wejściem, nie? Za wejściem, za uchwytem. I już teraz to rozebrałem, bo myślałem, że przyjdzie kurier, ale niestety kuriera nie widać. Kurier z Amazona. Mój drogi widzu, idziemy na spacer. Ja to zostawię wszystko, mam nadzieję, że nikt mi tego nie porwie. Oczywiście miernik, jakieś inne pierdoły. Niech to sobie tak będzie. Się nie zrzuca w oczy. Zamknę. Idziemy na spacer. Idziemy na spacerek. Czekajcie, gdzie mam klucze. Tu mam klucze. Dzisiaj taki odcinek o wszystkim i o niczym. Miejmy nadzieję, że kurier zaraz będzie. Idziemy na obchód. Pogoda normalnie. Cudo. Słoneczko świeci. Mówię wam. Chciałem sobie wyjechać trochę na Uberku pojeździć. Parę groszy by wpadło, bo się nudzę. Z nudów, nie dla pieniędzy, dla kontentu, mój drogi widzu. Idziemy zobaczyć, co tym razem w rzece, w kanale leży. Co mamy w kanale? Nic nie mamy, wszystko jest git. Jakaś jedna butelka i ogólnie jest ok. Idziemy zobaczyć, czy ten skuter tam jest. Idziemy, zajrzymy. Zobaczymy. No i tak to ogólnie wygląda. Chciałem wyjechać, a nie wyjadę. Ale jutro też jest dzień. Też jest dzień, moi drodzy. I będę po prostu czekał chyba do jutra. No, bo inaczej nie wiem. Nie wiem, jutro lub pojutrze. Ale jak będzie lał deszcz, to też nie wyjadę. No, wrócę do tego okradania mieszkań. Znowu opędzlowali dwa mieszkania. A wiem to od pewnego pana tutaj, który sprząta. O, skuter. Skuter nadal jest, spójrzcie. Skuterek jest.
inne śmieci. Tutaj jak sytuacja, rzęsą zarosło, no spoczko. No moi drodzy, tak to jest. Czekam i czekam, i się nie doczekam. Okradają strasznie chałupy. Jedna za drugą, trzeba uważać. Trzeba być czujnym, nie? Ja tam nawet jak do mnie by się włamali, to co by mi ukradli? Nie mam nic wartościowego w chałupie, żeby mi coś gwizdnęli, ale ponoć wynoszą wszystko. Wszystko wynoszą. Do cna ogołocą ci chatę, a sąsiedzi nic nie widzą. Dziwne to jest, nie? Że dwie chaty wynieśli, podjechali samochodem, okradli i tyle, nie? Tak to wygląda. Trzeba być czujnym. No jest ten badziew, wyciągnąłem ten przycisk, trochę się namęczyłem. No i go zniszczyłem delikatnie, bo wiedziałem, że będę wymieniał. Sorry, że mam takie pazury brudne, no ale grzebie. Tutaj jest jakiś wichajster. Cyk, cyk, cyk. No zobaczymy, zamówię sobie na eBayu nowe i założę, nie będę się z tym pierdzielił. Zobaczymy, czy to zawiódł ten guzik, czy może ten silniczek, który tam ciągnie tą linkę, nie? Tu jeszcze są bezpieczniki, sprawdziłem, wszystko gra. Wszystko gra. Widocznie ten badziew był uszkodzony. No zobaczymy. Zobaczymy, zakupię nowy. I wtedy się okaże. Mój drogi widzu, uważaj na swoje rzeczy. Pilnuj. Jeżeli ktoś ogląda Odyna, też chcieli go opędzlować. Trzeba w Londynie uważać. Tak jak i w każdym większym mieście. Trzeba uważać, żeby cię nie okradli. Nie? Musisz być czujny. Cały czas na czujce. Czy w metrze, czy gdziekolwiek w autobusie, jak zauważysz jakiś sztuczny tłum wokół ciebie, a tłumu w ogóle nie ma, to uciekaj. Proponuję takie, polecam na dokumenty, takie saszeteczki zamykane, przykrywasz sobie bluzką, zaciągasz sobie ją pod podspód, żeby nikt cię jej nie gwiznął, bo wielu turystów zostało okradzionych, cały czas złodziejstwo, będzie coraz większe złodziejstwo. No i takie, w takich czasach żyjemy niestety, że, no, że jest bardzo dużo ludzi, którzy lubią szybki pieniądz. No i kradną co popadnie w tym Londynie. Rowery, nie mówię o skuterach, dlatego mam takiego strucla brzydkiego. Jak na razie odpukać, nikt nie chce mi go ukraść, nie? Teraz mi się rozkraczył, wziąłem takiego pecha. Prześladuje mnie taki pech. Chcę coś zrobić, gdzieś jechać, coś tego, to mi się rozkraczył skuter, nie? Jak to bez światła jechać? Jak nie światło, to właśnie ten otwierany kufer. Otwierany kufer pół bigy, bo mogę sobie go ręcznie otworzyć, a niestety światła muszą być, bo tutaj w UK, nie wiem jak jest w Polsce, no w Polsce trzeba cały czas na światłach jeździć, nie? Czyli tutaj nie możesz wyłączyć sobie światła, nie możesz tylko przełączyć na długie albo krótkie, bo nie ma tutaj, mój drogi widzu, wyłącznika świateł, jak widzisz, nie ma. Tutaj był ten nieszczęsny pierdolnik do tego otwierania. Migacze, krótkie, długie, no i klakson i starter, nie? Tak to wygląda. Czekam za tym kurierem i się nie doczekam. Mój drogi widzu, życzę ci szczęścia, wszystkiego co najlepsze. Zbytnio nic się nie dzieje w moim życiu, oprócz mojego pecha, który czasami mi się przytrafia, ale wychodzę mu naprzeciw. No taka naprawa, nie wiem, z 200 bym musiał dać za taką naprawę, a zrobię sobie to sam, więc jak macie trochę umiejętności takich manualnych i trochę coś tam grzebaliście sobie za mało lata, to pewnie sobie poradzicie z taką wymianą żarówki lub wymianą takiego czujnika. Trzeba to robić delikatnie, pokażę wam. Trzeba to robić delikatnie, bo to wszystko kruche, plasticzki na takie... Czyżby mój kurier? Nie. Plasticzki na takie zatrzaski, no ale skuter nie jest taki zatyrany, nie? 2017 rok, ale dbam o niego, więc jest ok. No, tak się prezentuje, śmigam sobie nim. Tu są resztki części, mierniczek i inne pierdoły, żarówka. Boże, co trzeba zrobić, żeby dostać się do żarówki?
Trzeba wszystko rozbierać. Oczywiście tego nie musiałem rozbierać, ale musiałem się dostać do tego czujnika. Trzeba cały przód ściągać. Trzeba wyciągnąć to, odkręcić lusterka i wtedy tutaj masz i możesz się dostać do żarówy, nie? Tak to wygląda. Bo inaczej nie ma szans się do tego dostać. Można by było to bardziej lepiej przemyśleć. Gdzieś tutaj powinno się to otwierać, no ale Jarek, nie narzekaj. No, właśnie nawet sobie lampę zamontowałem, taką solarną. Elegancką, proszę bardzo. Polecam. Fajnie daje w nocy. No. Moi drodzy, szczęścia Wam życzę. Subskrybujcie, zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza. Trzymajcie się i czekajcie na kolejne odcinki. Ja tu działam. Nie wiem, czy zacznie padać, czy nie. Muszę przykryć to jakąś folią i czekać na części. Będę naprawiał. Na razie, cześć.